przyjechaliśmy do miejscowości, która nazywa się Karatraka, bo tutaj będzie niespodzianka. Przyjechaliśmy do Karatraki, gdzie na starej arenie walki byków wydarzy się coś, czego trochę się boję, ale musimy to zobaczyć. To, co macie okazję tutaj oglądać, to widowisko męki Chrystusowej. Przedstawia ono ostatni etap życia Jezusa, zaczynając od wjazdu do Jerozolimy, a na śmierci kończąc. Takie przedstawienia są tutaj w kilku mniejszych miejscowościach. Jest to też pewien element folkloru Andaluzji. Zobaczyć na nich można piekarza, mechanika, fryzjerkę, właścicielkę restauracji i bynajmniej nie wymieniam tutaj postaci dramatu, tylko rzeczywiste zawody uczestników tych misteriów. Nie mają może jakiejś wielkiej wartości artystycznej, ale są robione przez mieszkańców tutaj, w tym przypadku Karatraki. I spodziewam się, że żaden z aktorów nie ma żadnego wykształcenia w tym kierunku, ale jest to w pewien sposób urocze, w jaki sposób oni się angażują w to, żeby to przygotować. Na pewno mieli mnóstwo prób, jest nawet reżyser tego przedstawienia. Są kostiumy, jest muzyka, wszyscy znają teksty. Szukając źródeł takich widowisk, trzeba by było cofnąć się aż do średniowiecza, gdzie takie misteria cieszyły się największą popularnością. Spektakle obrazujące wydarzenia z Biblii były odgrywane w różnych momentach roku liturgicznego, jednak te związane ze świętami wielkanocnymi były najbardziej spektakularne, a często też posuwane do granic realizmu. W czasie, gdy większość ludzi nie znała Biblii, a nawet nie miała okazji jej poznać, bo najzwyczajniej w świecie nie potrafiła czytać, takie misteria były swoistą Biblią Pauperum, czyli właśnie Biblią dla ubogich.
Często bywało nawet tak, że ktoś naprawdę zostawał przybijany do krzyża. Od razu powiem, tutaj nie miało to miejsca, ale gdybyśmy wybrali się do któregoś z krajów Ameryki Środkowej, to myślę, że z łatwością udałoby się zobaczyć i takie sceny. Utrzymać ciężar 2,5-godzinnego spektaklu jest ciężko nawet zawodowym aktorom. I dlatego jest coś imponującego w tym, że prawie 200 mieszkańców tej miejscowości postanowiło zaangażować się w te misteria. I to od kilkuletnich dzieci po naprawdę leciwe osoby. Czy zrobili to dobrze, czy źle, to w ogóle nie jest istotne pytanie. Dla mnie ważne było, że to zrobili i że było to dla nich coś naprawdę istotnego.